Jestem mamą dwójki dzieci. 3 miesiące temu wróciłam do pracy zawodowo. Tak naprawdę nie mam tego czasu dla siebie, dlatego wydaje mi się, że udział w metamorfozach pozwoli mi w jakiś sposób wygospodarować czas tylko i wyłącznie dla siebie. Zająć się sobą, pomyśleć o sobie, gdzieś zrelaksować się, nie myśleć o codzienności, o pracy, o obowiązkach domowych. Po udziale w programie oprócz zmiany wizerunku zewnętrznego chciałabym również zaczerpnąć wiedzy od coacha, tak? Chciałabym się dowiedzieć od niego, jak tak naprawdę postępować na co dzień, jak wyznaczać sobie cele, jak je osiągać. Po powrocie do pracy gdzieś moja pewność siebie i moje poczucie wartości troszkę legło w gruzach. Dlatego bardzo cennym i wartościowym są dla mnie spotkania z coachem. Podczas pierwszych zajęć rozmawiałyśmy o tym, jak przełamać stres przed wystąpieniami przed kamerą. Te nasze zajęcia, które dotychczas przeprowadziłyśmy, skupiały swoją uwagę na realizacji celów, realizacji zadań, dążenia do metamorfoz wewnętrznych, nie tylko tych zewnętrznych. No i również spotkania z Łukaszem na siłowni, gdzie możemy się jakoś wyżyć fizycznie, możemy te wszystkie złe emocje rozładować i wyładować całą energię. Mimo tego, że jest duży wysiłek, jest trudno i rzeczywiście wymaga to wiele pracy i wysiłku na tych zajęciach, to wracam do domu szczęśliwa, tak, i mam gdzieś taką energię, żeby dalej działać. To, że musimy się stawić na tych zajęciach, jest też pozytywne, tak, bo zawsze znajduję 1000 wymówek, żeby na tą siłownię się nie wybrać, czy na jakieś ćwiczenia, a to dzieci, a to sprzątanie, a to są zawsze inne obowiązki. Natomiast tu już jest ten program, musimy się stawić, nie ma wyjścia i fajnie, że fajnie, że to jest w ogóle. Iwona ma bardzo delikatną i dziewczęcą urodę, dlatego chciałam to podkreślić pastelowymi kolorami. Wybraliśmy dla niej zestaw, który będzie pasował jej na co dzień do pracy zawodowej, a zarazem będzie wygodny. Dopasowaliśmy tutaj trampki, chinosy, które fajnie ze sobą współgrają, koszulę i ożywiliśmy całość malinowym paskiem. Iwonie wykonałam manikier hybrydowy, użyłam odcieni szarości oraz brudnego różu. Wykonałyśmy także niewielki wzorek wiosennych kwiatuszków. Iwonie podobała się stylizacja paznokci, będzie dla niej bardzo wygodna na co dzień w jej obowiązkach domowych, jak i również służbowych. W makijażu Iwony główną rolę odgrywają usta w kolorze skoszonego różu. Na całą powiekę użyłyśmy cienia metalicznego w odcieniu różu i do utrwalenia całości makijażu użyłyśmy fiksera. Włosy Iwony zostawiłyśmy na tej samej długości, którą miała. Wycieniowałam jej włosy, żeby dodać jej włosom ruchu. Na koniec zakręciłyśmy jej włosy na termologii. Jeśli chodzi o porady fryzjera, fryzura jest wygodna, szybka, także dostałam właśnie wskazówki, jak rano przed wyjściem do pracy, jak szybko ułożyć tę fryzurę, żeby efekt był taki jak po kilkugodzinnych stylizacjach. Także fryzura jest rewelacyjna, akurat w sam raz dla mojego stylu życia. Makijaż też jest dopasowany do mojego typu urody. Też nigdy bym się nie odważyła, żeby pomalować
usta tak mocno, aczkolwiek bardzo fajnie to wygląda i podobam się sama sobie, tak? Wreszcie sama sobie się podobam. Efekt został osiągnięty. Spotkania ze stylistką bardzo dużo informacji mi dostarczyły. Dała mi wskazówki, jakich kolorów powinnam unikać i w jakie kolory właśnie powinnam się ubierać. Zrobiła mi też przegląd szafy, który ułatwi mi, jakby przyspieszy mi proces ubierania się i doboru ubrań, tak? Bo gdzieś zapewne każdy ma problem z tym, że ubrań jest tysiące, a rano przed wyjściem każdy staje z problemem, nie ma się w co ubrać. Usystematyzowała mi moją garderobę. Udział w programie wniósł bardzo wiele do mojego życia. Na pewno to, z czym się zgłosiłam, czyli poczucie mojej własnej wartości, zostało naprawione tak naprawdę. W tej stylizacji czuję się pewna siebie, mam wrażenie, że mogę przenosić góry. Na pewno będę kontynuowała ćwiczenia na siłowni. Na pewno będę korzystała z porad dietetyka i spróbuję to wprowadzić nie tylko w mojej diecie, a również w diecie rodziny. No i spotkania z coachem, które tak naprawdę są chyba dla mnie klucz całego tego programu i są naprawdę rewelacyjne. Gdzieś pozwoliło mi już to kilkakrotnie wykaraskać się z problemów, tak? Poradzić sobie ze stresem i w jakiś sposób uporać się z moimi problemami życiowymi. Także bardzo dziękuję i no i co najważniejsze, poznałam grę osób, które są jesteście wspaniałymi dziewczynami, zarówno organizatorzy, jak i uczestniczki. Spotkaliśmy się tu z tymi samymi problemami. Okazuje się, że to nie jest tylko mój błąd, że gdzieś boję się wyjść do ludzi, boję się odważyć, ubrać się w coś fajnego, a rzeczywiście to napędza tak i daje takiego motora do dalszego działania. Dziękujemy.